wszystko przez tego... To on namówił mnie do picia. Ja chciałem z nim tylko porozmawiać. Wyjaśnić mu. A co wyjaśnić? No, że wtedy byłem pijany. Ona sama do mnie przyszła. Ona? O kim pan mówi? On sam zaczął. Ja się tylko broniłem. Jak stąd wyjdę, nie, to go zabiję. Nie daruję mu. Ale kto zaczął? Ewa, zadzwońcie do mnie. Dostaliśmy od matki Kujki telefon do jego byłej narzeczonej, Ewy. Liczyliśmy, że rozmowa z nią wyjaśni, o co poszło kolejno od kielicha. Czego ode mnie chcecie? Ja już nie jestem z Pawłem. Nie wiem, gdzie jest i nie interesuje mnie to. Jest w szpitalu w stanie krytycznym. Co się stało? Zatrucie metanolem. Spożywał go z panem Plichtą. Plichta. To było do przewidzenia. Ostatnio do mnie wyzwaniał. Kto, Plichta? Nie, Paweł. Mówił, że się zmienił, że poszedł na letnianie, przestał pić. Chciał, żebym mu dała kolejną szansę. Dlaczego pani z nim zerwała? No bo pił, między innymi. A do tego między innymi to co się zaliczało jeszcze? A to już nasza sprawa. Wiem, ale to ma wpływ na nasze śledztwo, więc jeżeli pani może, to proszę powiedzieć. Zerwaliśmy przez żonę Plichty. Karolina. Tak. Paweł zdradził mnie z nią miesiąc przed naszym ślubem. Twierdził, że był pijany, że to ona mu się wpakowała do łóżka i że był nieśrednio to pamięta. A to była taka jednorazowa akcja, czy coś dłuższego? Nie wiem, gówno mnie to obchodziło wtedy i teraz mam też tą dupię. Kujka miał romans z żoną naszego mechanika, może o to się pobili. Wyjaśniało ślady na ciele Plichty. Wszystko wskazuje na Kujkę, rzadko wymyślić, czy to jest umyślne, nieumyślne, czy wypadek. No dobra. A co w takim razie z metanolem? Plichta chciał go otruć, że wiedział się w romansie, że on szkodzi zemstnie. Po co sam lubił? Przez przypadek. A ty byś wypił coś takiego przez przypadek? Ślady metanol i wymyślić kogoś, kto miał motyw do oszustwa. Słuchaj, a też Plichty nie wspominał przypadkiem, że pracował w jakiejś fabryce fajki? Barwników czy coś, no. No, bo tam przecież używa się metanolu. Mógłbyś z niego dostać. Właśnie to, że samochodem też używa się metanolu, za to można sobie go kupić, użyć lepiej niż nie. Mówi się... Coś mnie tchnęło, żeby jeszcze raz porozmawiać z sąsiadami o tym samochodzie, który wyjeżdża od nocy z warsztatu. To jest moment, w którym mówisz, że ktoś widział kierowcę, Krzysiu. Nie ma tak dobrze, ale okazało się, że sąsiadcy pomylił się modele samochodów i to bardzo. Świetnie.